Witam serdecznie w cyklu zatytułowanym Wspomnienia konstruktora. Rozumiejąc, że proces tworzenia nowych technologii oraz tak zwany rozwój nie jest powszechnie znany, zdecydowałem się otworzyć ten cykl. Opisuje on typowy proces projektowy występujący w motoryzacji. Korzystając z tej okazji, pozostawię otwarte tematy, które będę rozwijał w kolejnych odcinkach. Jako przykład, aby wyjaśnić, jak działają relacje w przemyśle, jaka jest struktura komunikacji i wymiany danych, opiszę tu proces projektowania chłodnicy do samochodu osobowego. Komponent ten zazwyczaj składa się z aluminiowego rdzenia, pełniącego rolę wymiennika ciepła i dwóch zwykle nieco różniących się między sobą zbiorników. Najczęściej są one plastikowe, ale zdarzają się aluminiowe. Pełnią rolę wejścia i wyjścia dla czynnika chłodzącego oraz funkcję odpowietrzenia układu oraz spustu cieczy chłodniczej. Na zbiornikach zazwyczaj znajdują się mocowania dla innych komponentów, takich jak skrablacz czy wentylator. Wszystko zaczyna się od tego, że w koncernie motoryzacyjnym podjęta zostaje decyzja o produkcji nowego modelu lub odświeżeniu jednego z będących w sprzedaży, tak zwany facelifting. Na początku przygotowuje się plan na projektowanie i wprowadzenie do produkcji. Zazwyczaj taki plan jest rozpisywany na 5 lat w przypadku nowego modelu i na 3 lata w przypadku faceliftu. Plan ten obejmuje szczegółowo, które części zostaną wykorzystane z innych pojazdów aktualnie produkowanych, a które zaprojektuje się specjalnie dla nowego modelu. Podejmuje się decyzję, czy zostanie wykorzystana rama nośna z istniejących w ofercie pojazdów, czy zostanie zaprojektowana zupełnie nowa i w jakiej technologii. Zostaje podjęta decyzja o rodzaju, wielkości i mocy dedykowanych dla tego pojazdu jednostkach napędowych i ewentualnie o innych ważnych ze względów konstrukcyjnych parametrach. Dobrym przykładem jest tutaj Land Rover, który w zależności od modelu ma gwarantować możliwość poruszania się w wodzie o danej głębokości. Przygotowuje się koncept wyglądu bryły pojazdu oraz jego wnętrza. Celem jest zrobienie makiety pojazdu w skali 1:1. Makieta jest przerabiana tyle razy, aż spełni oczekiwania designera odpowiedzialnego za wygląd danego pojazdu. Następnym etapem jest proces skanowania 3D tej makiety, a uzyskane tym sposobem powierzchnie zewnętrzne stają się od teraz bazą do projektowania całego pojazdu. Grupa ludzi, zwana sztakerami, przygotowuje powierzchnie zewnętrzne pojazdu oraz powierzchnię wnętrza kabiny, z którymi ma styczność docelowy klient. Ustala się rodzaj materiałów i ich fakturę. Powierzchnie przygotowane przez sztakerów zwane są powierzchniami A. Pojazd przeszedł w ten sposób niejako z naszej rzeczywistości do komputera i w komputerze właśnie jest w całości projektowany w systemach CAD. Po zaprojektowaniu wróci do naszej rzeczywistości na linii produkcyjnej w fabryce. Dla wszystkich komponentów i systemów projektowanych od zera przygotowuje się przetargi, aby wyłonić ich przyszłych producentów. Skupiamy się na chłodnicy, ponieważ wiemy, do jakiego silnika ma ona pasować i znamy bryłę nowego samochodu. Znamy też jej parametry, ponieważ są one ściśle powiązane z parametrami silnika. Na tym etapie koncern motoryzacyjny otwiera przetarg na rynku o zapotrzebowanie na tę chłodnicę. Określa jasno jej wielkość poprzez wskazanie obszaru, jaki ona będzie zajmowała, proponowane rozwiązanie na jej montaż do pojazdu oraz jej parametry chłodnicze. Sam przetarg polega na rozesłaniu poznanych koncernowi dostawcach tych danych i oczekiwanie na przedstawione przez nich propozycje wykonania chłodnicy oraz wycenę, która zazwyczaj jest kluczowa. Teraz przenosimy się do tego, co się dzieje w tym momencie u dostawcy. W firmie produkującej chłodnice dane te trafiają do działu badań i rozwoju. Tam grupa projektowa opracowuje koncept chłodnicy i wycenia produkt. Na podstawie wcześniej zgromadzonego przez tego producenta doświadczeniu może on oszacować, czy chłodnica o wymaganych parametrach jest dla niego wykonalna i jaka może być jej cena. Na tym etapie grupa projektowa przygotowuje uproszczony model 3D chłodnicy zawierający wymagane elementy. Jeśli dany producent zostaje nominowany do tego produktu przez koncern motoryzacyjny, oznacza to, że przedstawili najlepszą ofertę,
i to ich produkt znajdzie się w samochodzie. Mówi się również, że ta firma zdobyła kontrakt na dany produkt do danego modelu. Na przykład chłodnicę cieczy do nowego modelu Jaguara o symbolu X760. Symbole zazwyczaj nie mówią wprost, o jaki samochód chodzi. Jest to pewnego rodzaju kod stosowany w komunikacji w trakcie projektowania. Przeważająca większość konstruktorów pracujących nad tym pojazdem nie wie, jak on będzie wyglądał. A często nawet na tym etapie nie wiadomo, jaka będzie jego nazwa, pod którą pojawi się na rynku. Od tego momentu rozpoczyna się właściwy proces projektowania. Uszczegóławia się wszystkie dane i prowadzi się na bieżąco modyfikacje zgodnie z tym, jak żyje projekt pojazdu. Zmiany i modyfikacje to codzienność w początkowym okresie projektowania. Wszystkie systemy, które znajdują się w okolicy chłodnicy, również zostały jedynie wstępnie zaproponowane i wszystkie są dopracowywane. Polega to na nieustannej wymianie danych pomiędzy grupą projektową chłodnicy u dostawcy, a grupą odpowiedzialną za projekt układu chłodzenia u klienta, czyli w koncernie motoryzacyjnym. Dość często na chłodnicy montowane są inne elementy, jak na przykład skraplacz czy wentylator. Konieczne jest dopracowywanie uchwytów i zgranie łańcucha tolerancji, tak aby gotowe produkty się ze sobą zmontowały. W tym procesie bardzo ważne są umiejętności i doświadczenie konstruktorów. Będę to opisywał szczegółowo w następnych odcinkach tej serii. Wydawałoby się, że firma produkująca jakiś komponent do samochodu buduje go w całości samodzielnie. Jednak zazwyczaj dostawca taki nie jest tego w stanie zrobić bez pomocy z zewnątrz i sam potrzebuje współpracy z tak zwaną poddostawcą. W przypadku chłodnicy najczęściej są to plastikowe zbiorniki chłodnicy, które są wykonywane w zewnętrznej firmie specjalizującej się w produkcji komponentów z plastiku. W związku z tym na pewnym etapie prac projektowych, kiedy wiadomo już, jak mają wyglądać te zbiorniki, firma oferująca chłodnicę wysyła zapytanie ofertowe do znanych sobie firm produkujących potrzebny komponent i przejmuje w tej sytuacji taką samą rolę, jak wcześniej opisana rola koncernu motoryzacyjnego. Zazwyczaj struktura dostaw jest wielopoziomowa, w związku z tym zdarza się, że aby wykonać jakiś półprodukt, poddostawca potrzebuje współpracy kolejnych poddostawców. Na każdym szczeblu do łańcucha dostaw wszystko działa podobnie. Dostawcy wybierają najlepsze oferty poddostawców. Jest to zazwyczaj prototyp zamawiany w małej ilości, kilku sztuk. Zazwyczaj wymaganie jest, aby działał, nie musi jednak spełniać wszystkich założeń konstrukcyjnych czy wytrzymałościowych. Zazwyczaj w przypadku komponentów z plastiku stosuje się wydruki 3D lub frezowanie z plastikowej kostki. Pozostałe podkomponenty zazwyczaj wykorzystuje się z istniejących seryjnie produkowanych części po odpowiednich ręcznych przeróbkach. W przypadku chłodnicy jest to najczęściej jak najbardziej podobny rozmiarowo rdzeń i wydrukowane na drukarce 3D zbiorniki. Na tym etapie ważne jest, aby spełnić z grubsza najważniejsze parametry związane z działaniem urządzenia. Wymagania różnią się w zależności od koncernu motoryzacyjnego i konkretnego przypadku. Aktualnie większość testów wykonuje się wirtualnie w specjalnie do tego stworzonych programach. Pierwsze testy zdarzeniowe przeprowadza się w komputerze. Testy wytrzymałościowe poszczególnych części metodą elementów skończonych, czy symulacje przepływu oraz symulacje aerodynamiczne to w dzisiejszych czasach standard w motoryzacji. Grupy ekspertów, zwani symulantami, prowadzą nieustanną wymianę danych z konstruktorami, tym sposobem optymalizując każdy szczegół. Nad całością tych prac czuwają inżynierowie produktu, odpowiedzialni za zgranie całej organizacji i dopilnowanie wcześniej zaplanowanego kalendarza prac. Zajmują się organizowaniem na czas poszczególnych prototypów i dopilnowania przeprowadzenia na nich testów. W przypadku chłodnicy są to na przykład testy wydajności i testy starzeniowe, mające symulować, co się stanie z produktem w trakcie eksploatacji. W trakcie procesu projektowania nowego samochodu są etapy budowy prototypu. Większość z nich ulega zniszczeniu w trakcie prowadzonych testów. Komponenty, które są zamawiane do tych prototypów, powinny już spełniać parametry komponentów docelowych.
Ważną kwestią jest to, że nie jest istotne, w jaki sposób zostały wykonane. Często są one wykonywane taką samą metodą jak produkty docelowe, ale zazwyczaj innymi, tańszymi narzędziami. Co to oznacza? Skupmy się na chłodnicy. Składa się ona w uproszczeniu z rdzenia aluminiowego, zbiorników plastikowych i drobnych elementów, jak na przykład korek spustowy. Rdzeń aluminiowy jest wykonywany w piecu metodą spiekania aluminium i po wystudzeniu są do niego krępowane zbiorniki. W przypadku rdzenia zazwyczaj jest on produkowany identycznie jak te rdzenie, które będą stosowane docelowo w tej chłodnicy. Natomiast zbiorniki plastikowe są wykonywane albo metodą frezowania plastiku, albo wtrysku. W przypadku wtrysku stosuje się jednak tańsze materiały na budowę formy wtryskowej, ponieważ prawie zawsze są jeszcze jakieś zmiany, co powoduje, że narzędzie docelowe trzeba będzie robić od nowa. Przerobienie gotowej formy wtryskowej jest bardzo problematyczne i wiąże się z ryzykiem utraty jakości produkowanego w niej elementu. Na każdym z etapów prototypowania ustala się termin zamrożenia projektu. Chodzi o to, żeby do pewnej granicznej daty zakończyć prace projektowe na tym etapie i zamówić komponenty do budowy danego prototypu. Prototypy są poddawane różnego rodzaju testom polegającym na sprawdzeniu ich działania, jak i wytrzymałości. Przeprowadza się testy zderzeniowe pojazdów, różnego rodzaju testy drogowe na specjalnych torach do szybkiej jazdy, jak i na torach do jazdy terenowej. Prowadzi się testy dotyczące wpływu dźwięków i wibracji wpływających na kierowcę i pasażerów i wiele innych. Wyniki, jakie się uzyskuje, mają niebagatelny wpływ na zmiany projektowe w poszczególnych etapach prac pomiędzy kolejnymi etapami wdrożenia projektu. Jest to prototyp wykonany z narzędzi seryjnych, czyli dokładnie tych, które będzie się używało w trakcie produkcji. Jest to bardzo ważny etap w procesie projektowania. Zalecenie jest, aby na tym etapie wszystko już spełniało wymagania techniczne i wytrzymałościowe i aby samochód był już identyczny z produkowanym wkrótce seryjnie. Aby to stwierdzić, wykonuje się ostatnie testy i tworzy się listę tych elementów, które są niezgodne z oczekiwaniami. W przypadku rozpatrywanej przez nas chłodnicy zazwyczaj producent dostarcza na tym etapie własną preserię. Jest to krótka seria pierwszych samochodów wyprodukowanych jako ostatnie prototypy. Celem jest sprawdzenie całego łańcucha dostaw i procesu produkcyjnego tak, aby jeszcze przed wypuszczeniem pierwszej serii wyeliminować niedociągnięcia na linii produkcyjnej. I ostatni moment na poprawki u dostawców. Niestety we wszystkich koncernach samochodowych jest tak samo. Rusza produkcja seryjna, a w tle dzieją się procedury naprawcze. Prowadzi się modyfikacje systemów czy komponentów niedopracowanych na etapie prototypów. Przymusza się dostawców niespełniających norm jakościowych do wprowadzenia wymaganych poprawek. Eliminuje się błędy procesowe na produkcji zarówno od strony dostawców, jak i klienta. Zazwyczaj każdy nowy samochód przez pierwszy rok, czasem 2 lata, jest cały czas modyfikowany i poprawiany. Jest to koszt ciągłej presji rozwoju w motoryzacji i szukania optymalnych zysków przez koncerny motoryzacyjne i ich dostawców. W każdy czwartek o godzinie 20 na kanale Dexport będą pojawiały się nowe materiały, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.